Jak twój udział w tym przedsięwzięciu ma się do tego, co pokazałeś w polskim głównie? No ma się tak, że nastąpiło przejście, stałem się Vaderem, wiesz, to jest moment, kiedy Anakin, wiesz, wkłada maskę Vadera. Wiesz, moja małżonka powiedziała w pewnym momencie, słuchaj, teraz ogłośmy na fejsie, że jesteś w Must Be Music. Powiedziałem, nie, słuchaj, nie rób tego, bo będę pod obstrzałem, zróbmy inteligentnie i po prostu przemilczmy sprawę przez 3 miesiące, za chwilę się uciszą. I miałem to szczęście, że wyszło i właśnie nikt mi nic nie mówi. No, są takie głosy typu, że wiesz, stary zdradził i tak dalej, ale wiesz, ale z drugiej strony myślę, że dużo ludzi, którzy mnie lubią, jest mi życzliwych. Zresztą wiedzą po prostu, jak przebyłem drogę. Wiesz, ja zrobiłem wszystko już. Wszystko i więcej. I to tak zobrazuje, że po prostu wyobraź sobie, że dojeżdżasz do autostrady 7 razy z rzędu. To jest bardzo łatwo drogą. Masz 3 czy 5 pasem. Jeździsz z tego autostradu jak po prostu jak król. Dają ci kasę, dają ci 2 miliony ludzi po prostu, i wiesz, jesz po prostu z pidolem w ręku po prostu, i tylko się cieszysz. I jesz sobie po prostu, wiesz, owoce morza tam, czy jakie chcesz. A ty widzisz na autostradę po prostu bez przerwy przez 11 lat i masz to przez te dróżki dojazdowe. Jeżdżasz w lewo, w prawo, do tyłu i znasz te wszystkie po prostu miejsca, ale mówisz, nie, kurwa, uparłem się, nie będę tam jeździł, nie, bo to jest złe. A wreszcie mówisz, dobra, okej. Po 11 latach mówisz, padę to autostradę, zobaczę, co będzie. Ja czuję, wiesz, no, że zrobiłem taką trochę zasadę typu właśnie, wiesz, ugiąć się, aby zwyciężyć. Ja dalej będę sobą, wiesz, nie? Najszczęście, wiesz, no, nie zmienię się, że mam gwarancję tego, że mogę mówić, co chcę. Po prostu to jest no, nowa jakaś taka, wiesz, moja forma. No, nie mówię, że jestem za tym, żeby muzyka szła w kierunku, wiesz, talent show. Uważam, że to nie jest dobry pomysł, ale skoro po prostu one mają być zawodowe, to ja tam chcę być.